Dzień dobry, nazywam się Ewelina Balcerak i jestem adwokatem w kancelarii prawnej Biz Legal w Kolonii. Ponieważ polskie przedsiębiorstwa transportowe w Niemczech stają się coraz bardziej popularne, najważniejsze kwestie związane z prawem transportowym i spedycyjnym powinny być wyjaśnione. Najczęściej powstają problemy roszczeń, które ciężko są do rozwiązania w Polsce. Ja dzisiaj Państwu przedstawię najważniejsze informacje na ten temat. Najważniejszym aktem prawnym, który reguluje problematykę prawa transportowego i spedycyjnego w Europie, jest Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, tak zwana CMR. W wielu przypadkach niemieccy przedsiębiorcy nie płacą za usługę transportową. Nie odpowiadają na wystosowane pismo polskie, również też to prawnicze. W takich przypadkach trzeba się starać o tytuł w Niemczech. Potrzebny na to jest list CMR i umowa o usługę transportową. Dlaczego jest tak ważny list CMR, to znaczy Międzynarodowy List Przewozowy? W tym liście znajdują się nie tylko informacje dotyczące nadawcy czy odbiorcy towaru, ale także wszystkie inne informacje mające znaczenie w przypadku danego transportu, np. wartość towaru. Więcej informacji na ten temat uzyskacie Państwo na naszej stronie internetowej www.bs-legal.pl. Dziękuję.